25 lat temu, pamiętam jak na zajęciach w Zerówce, odbijaliśmy listki i wychodziły przepiękne malowidła. Okej, okay, czyli będziemy odbijać listki na tych oto kartkach, tak. A następnie będziemy wkładać w te eleganckie ramy z paszportu. Te ramy mają to do siebie, że możemy je zrobić albo 3D, czyli trójwymiarowe, albo możemy zrobić, że będą płaskie. I to będzie wyglądać pięknie i elegancko, jakbyśmy zakupili takie dzieło sztuki. A widziałyśmy to ostatnio i to było strasznie drogie. Widziałyśmy to gdzieś i to było drogie. I Marika zawsze jak widzi coś, co było drogie, a umie to zrobić, to to robi. Faktycznie, prosto i przyjemnie. No i możecie teraz podziwiać, taką mamy galerię tutaj. Jeżeli lżej pomalujecie liść i dobrze przyłożycie wtedy rączką, to będą takie oto efekty. Jeżeli dacie więcej farby, tutaj taka większa abstrakcja. A tu jest takie pół na pół, więc mamy tutaj wszystkie stadia, jeżeli chodzi o zetpety i liście i odbijanie ich. Dobra, ramki. To jest bardzo ważne, żeby było paszportu, dlatego że każda rzecz włożona w paszportu, czyli paszportu to jest to dookoła, wygląda po prostu lepiej i wygląda jakby była droższa i wygląda jakby była bardziej elegancka. I nie za miliony monet. I o to chodzi. Ostatni wyszedł tak.